Desant spadochronowy z Londynu. Mówi uczestnik Tadeusz Chciuk, pseudonim Celt. Byłem zrzucony do Polski w jednej z pierwszych wypraw spadochronowych z końcem 1941 roku. Sześciu nas było. Komendant desantu porucznik Marian Jurecki, kapitan Maciej Kalinkiewicz, porucznik dr Alfred Paczkowski, porucznik inżynier Andrzej Świątkowski oraz dwóch emisariuszy politycznych, Wiktor Strzelecki i ja. Nasza wyprawa wbiła się w pamięć nie tylko nam do końca dni każdego z nas, ale i wielu uczestnikom polskiego ruchu oporu, ludności sporej połaci kraju i wreszcie Niemcom. Pilot Halifaxa zrzucił nas przez pomyłkę na tereny przyłączone do Rzeszy. Co gorsza, na las. Zasobnik z bronią i sprzętem, a także spadochrony, zaczepiły się tak wysoko na drzewach, że Marian i Andrzej musieli zostać, aby je zdjąć za dnia przy pomocy okolicznych chłopów. My czterej poszliśmy na zachód w kierunku Warszawy, myśląc, że jesteśmy w generalnej guberni. Niespodziewanie dla nas wyszliśmy koło wsi Aleksandrów w powiecie płockim na granicę. Zatrzymali nas uzbrojeni po zęby gręcszuce i zaprowadzili na strażnicę. Gdy przystępowali do rewizji rzekomych przemytników, zaczęło się. Zasypaliśmy ich strzałami z pistoletów, biliśmy kolbami odebranych karabinów, lufami koltów. Kto był w naszym zasięgu, zginął. Inni uciekli w popłochu, choć było ich trzy razy tyle co nas. Dobiegliśmy do najbliższej wsi. Pierwszy z brzegu chłop dał nam natychmiast bez pytania wóz, konia i syna jako woźnicę. Kilka godzin jechaliśmy galopem od wsi do wsi, zmieniając konie, wciąż oczekując pościgu. Potem rozdzieliliśmy się. Ranny Maciej poszedł z doktorem, Wiktor ze mną. Po kilku dniach i nocach marszu w śniegu i mrozie, wciąż wspomagani przez okoliczną ludność, dotarliśmy do Warszawy. Niemcy ścigali nas bezskutecznie. Potem wyznaczyli nagrody za nasze głowy, wzięli zakładników, których mieli rozstrzelać, jeśli bandyci spadochroniarze nie odnajdą się. W końcu, aby ratować swój gestapowski prestiż, ogłosili, że nas ujęli i powiesili. Radość nasza nie miała granic, bo zakładnicy zostali zwolnieni. Sześciu nas było w desancie, ale wykruszyliśmy się stopniowo. Krótkie i tragiczne były losy Mariana i Andrzeja. Po naszym odejściu świtaniem wyszli z lasu. Pierwszym człowiekiem, na którego się natknęli, był niemiecki żołnierz stojący na warcie przed strażnicą. Zaalarmował cały oddział. Wywiązała się walka. Obaj nasi zginęli, drogo jednak sprzedając życie. Z pozostałych pierwszy przepadł bez śladu Wiktor, aresztowany przez Niemców w Warszawie. Potem Maciej zginął na Wileńszczyźnie. Dowodził zgrupowaniem Armii Krajowej, wspomagał sowieckie oddziały w walce ze wspólnym wrogiem Niemcami. Zabili go bolszewicy. Wystrzelali jego żołnierzy. Doktor przepadł, wywieziony przez tych samych sojuszników na Sybir. Z całej szóstki ja jeden zostałem na świadectwo prawdzie. Polscy twórcy na emigracji. W tym programie powracamy do pisarstwa Tadeusza Chciuka, który używa literackiego pseudonimu Marek Celt, autora Białych Kurierów, Koncertu, Opowiadania cichociemnego i innych książek powstałych na podstawie jego wojennych przeżyć. Po okresie współpracy ze Związkiem Walki Zbrojnej jako Białego Kuriera, wielokrotnie przekraczającego zachodnią granicę ówczesnego Związku Radzieckiego, Tadeusz Chciuk znalazł się we Francji, gdzie walczył w trzeciej dywizji, a następnie w Szkocji. Tam, wykorzystując doświadczenia wyniesione z pobytu na terenach zajętych przez Związek Radziecki po 17 września 1939 roku, starał się o skierowanie do oddziałów,
przeznaczonych do walk i działalności konspiracyjnej w Polsce. Jego pragnieniom stało się zadość. O późniejszych losach białego kuriera Tadeusza Chciuka rozmawia z nim Konrad Tatarowski. Przeszedłem potem kurs podochronowy i byłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez jakiś czas, szkolony trochę. I z osoby, która nie mogła się dostać do wojska we wrześniu 1939 roku, stał się pan komandosem w dzisiejszej terminologii. Stałem się cichociemnym. Był ministrem spraw wewnętrznych, był wtedy Stanisław Mikołajczyk, a szefem Departamentu Krajowego był Paweł Osiódek. Oni mnie przygotowywali. Generał Sikorski, którego właściwie rządu kurierem byłem, wtedy był nieobecny, był w Moskwie na rozmowach ze Stalinem. I byłem w tym dosyć słynnym zespole jacket, czyli kurtka. To była trzecia wyprawa spadochronowa z Wielkiej Brytanii do Polski. 6 ludzi było w niej. Wspaniali ludzie wszyscy. Ci 5 oczywiście. No i pan 6. Ja byłem 6. I to właśnie opisałem później, jak wróciłem do Londynu, opisałem w sprawozdaniu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I to był wstępnie jako do sprawozdania. I ten wstęp do sprawozdania dzięki kolegom literatom, Stanisławowi Młodożyńcowi, Antoniemu Słonimskiemu i innym, Józefowi Kisielskiemu, temu od ziemia gromadzi prochy, stał się podstawą do książki mojej pod tytułem Koncert. Desant 6-osobowej grupy Jacket nastąpił w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku. Na skutek pomyłki pilota samolotu 6 cichociemnych wylądowało nie tam, gdzie było to zaplanowane. Desant wylądował na terenach polskich przyłączonych do III Rzeszy, kilka kilometrów od granicy z Generalną Gubernią. 2 członków desantu pozostało w miejscu zrzutu w lesie, by zatrzeć jego ślady. 4 pozostali próbowali przedostać się na drugą stronę granicy, udając polskich przemytników. Zostali zatrzymani przez niemiecki patrol graniczny i przeprowadzeni do punktu kontrolnego. Dalej sprawa rozegrała się jak w sensacyjnym filmie. Posłuchajmy fragmentu koncertu. Żołnierze mierzą w nas z karabinów. Pada ostry głos. Und jetzt? Ręce do góry. Gwałci dziwny spokój swym okropnym, gardłowym brzmieniem. To Feldwebel rozkazuje. Nikt z nas nie drgnął nawet. Krótka, przejmująca cisza. Nieruchome postacie przede mną wyginają się bezszelestnie w koszmarne kształty. Twarze wydają się upiorne. Słabo mi. Ciemno. Nagle Mbuka krzyczy. Jak to? Ręce do góry. Ja jestem wolny obywatel. Pokazywałem dowód osobisty. Ten wolny obywatel był tak kapitalny, że aż ni stąd, ni zowąd uśmiechnąłem się. Wolny obywatel. Napięcie zelżało. O, jakoś mi łatwiej. Odzyskałem równowagę. Feldwebel błysnął złowrogą krwią nabiegłymi oczami i mruknął coś przed nosem. Wyminął żołnierza, obszedł stół od strony drzwi, przeszedł przed doktorem i Maciejem, otarł się o mnie. W lasu, między mnie i Bukę. Przyłożył mu pistolet do brzucha i powiedział dobitnie. Du, Händehu. Jeszcze jedno drgnięcie ręki Buki, sięgającej niby po dokumenty do lewej wewnętrznej kieszeni płaszcza, a będzie nadziany kulami. Przede mną czarno-zielony mundur Feldwebla. Teraz. Wyszarpnąłem kolta z kieszeni. 2 pociągnięcia spustu, 2 krótkie strzały w plecy z kilku centymetrów odległości. Tak, tak. Rozpętałem burzę. Strzelił doktor Maciej. Zaczęli strzelać wszyscy. Huk zrobił się niesamowity, ciągły. Śmierdzi proch. Wszystko dzieje się szybko, coraz szybciej, zawrotnie szybko. Allegro furioso, con fuoco. Zdziwiony obejrzałem się po izbie. Przy drzwiach leżał żołnierz. Maciej wybiegał właśnie do sieni, zanim wypadł doktor z karabinem, zanim mignął Buka, rozjuszony jak byk i wrzeszczący coś nienaturalnym głosem. Wybiegłem za nimi. Na podwórzu nie było po Niemcach i psach ani śladu. To był fragment koncertu Marka Celta. Rozmawiam z autorem tego opowiadania. Jakie były dalsze losy
osób, z którymi znalazł się pan jako ten kurier z Londynu w Polsce. Wiemy o 4 osobach, które brały udział w tym koncercie na 4 pistolety i kilka karabinów. Natomiast nie wiemy, co się stało z tymi 2, którzy zostali w lesie. Ci 2, którzy zostali, to był Marian Jurecki i Andrzej Świątkowski. Wspaniali obaj ludzie. Jurecki był komendantem tego desantu. Świątkowski był bardzo bliskim mi przyjacielem. Oni zostali, ażeby zlikwidować ślady desantu. I niestety zginęli. Już na drugi dzień nie żyli obaj. Nas było w desancie 6, w tym 4 było kurierów wojskowych, a 2 cywilnych. 2 cywilni to był Buka i ja i myśmy poszli osobno, a ci 2 inni cywilni to był Maciej i doktor i oni poszli osobno i doszliśmy i my i oni do Warszawy, ale potem niestety w ciągu okupacji oni wszyscy 3, 2 zginęli. Buka został aresztowany i zamordowany w więzieniu gestapo, a Maciej to był Maciej Kalenkiewicz, wtedy major, wtedy na przykład jeszcze zdaje się rotmistrz czy kapitan, a potem major i potem podpułkownik i on zginął pod Wilnem już w 1945 roku. Ostatni z nich, doktor, to był Alfred Paczkowski, rzeczywiście lekarz, który przeżył wojnę i on umarł parę lat temu i jest pochowany na Pomorskach w Warszawie. Z tej całej 6 zostałem ja 1 niestety tylko. Kontynuacją jakby pana przygód, może niewłaściwe słowo przygód, pana przeżyć wojennych w Polsce, jest książka Raport z podziemia, która ukazała się w ubiegłym roku. Raport z podziemia 1942. Książka jest dedykowana Adalbertowi, wielkiemu bratankowi wszystkich Polaków, a mojemu bratu. Kto to był Adalbert? Adalbert to był Węgier, ksiądz Béla Varga, czyli ksiądz Wojciech Varga, Wojciech Adalbert. Wówczas poseł do parlamentu wenirskiego. Wybitny działacz partii drobnych posiadaczy, odpowiednika naszego PSL-u. A potem był po wojnie marszałkiem Sejmu na Węgrzech i teraz żyje w Stanach Zjednoczonych. Wspaniały człowiek, ksiądz prałat Béla Varga, monsignore Béla Varga. Więc ja się z nim poznałem właśnie na Węgrzech, kiedy po koncercie tym naszym i po wykonaniu zadania w Polsce przedostałem się na Węgry i później przy jego pomocy przedostałem się do Szwajcarii jako ksiądz węgierski, jako jego brat. I to jest między innymi treścią jednego z rozdziałów, albo 2 rozdziałów tej książki Raport z podziemia 1942. No tak, oprócz tego ta książka mówi również o realiach krajowej konspiracji. Zawiera wiele szczegółów o ludziach, o organizacji życia tak, konspiracyjnego. Ja byłem wtedy nie tylko w Warszawie, ale i we Lwowie, w Krakowie. Kontaktowałem się przy pomocy innych osób, przy pomocy znanego działacza ludowego, mecenasa Stanisława Mierzwy z Wincentem Witosem, z którym się niestety osobiście nie mogłem spotkać. Z wieloma bardzo wybitnymi ludźmi wtedy byłem w kontakcie, z profesorem Bujakiem, oczywiście z delegatem rządu Wartskim. Proszę pana, oprócz tych książek w języku polskim, o których mówiliśmy, jest pan również autorem książki napisanej w języku angielskim i opublikowanej w Londynie w 1945 roku. By Parachute to Warsaw, czyli spadochronem do Warszawy. Tak. Właśnie, może kilka słów o tej książce. Bardzo to ciekawe dla naszych słuchaczy, jako że ona nie jest przełożona na język polski. Tak, więc to jest dalszy ciąg, że tak powiem, mojego wojennego życiorysu. Mianowicie chodzi o drugi skok do Polski, bo ja 2 skakałem do Polski i 2 wróciłem do Londynu. Muszę powiedzieć, że jako jedyny właściwie z wszystkich tak zwanych cichociemnych 2 skakałem i 2 wróciłem. I książka By Parachute to Warsaw to jest sprawozdanie z drugiego skoku, który odbyłem razem z doktorem Józefem Rettingerem i wróciłem też razem z nim i razem z Tomaszem Marciszewskim, tak zwanym trzecim mostem. Tuż przed powstaniem warszawskim do Londynu. W tej książce właśnie opowiadam o tym drugim pobycie w Polsce. Ona niestety na polski język nie została przełożona, ale ja teraz pracuję nad
książką, która ten okres po polsku przedstawi naszym czytelnikom. Proszę pana, proponowałbym może teraz wysłuchanie końcowej części koncertu, gdzie pan opowiada o swoich przeżyciach już po powrocie do, po zakończeniu pierwszej swojej misji w Polsce, misji spadochronowej w Polsce. Tak. Po opuszczeniu kraju, wezwany z powrotem do Londynu, przekroczyć musiałem nielegalnie kilkanaście zielonych granic. Siedziałem klnąc bezczynność w różnych więzieniach. Poznałem obóz koncentracyjny w Miranda de Ebro. Strzelano do mnie z bliska dwukrotnie, z daleka trzykrotnie. Raz o mało nie zginąłem w Pirenejach francuskich z powodu utraty tchu. Innym razem o mało nie spadłem w przepaść w Andorze. Podróż odbywałem na piechotę, samochodem, pociągiem, na nartach i na rakietach śnieżnych. Byłem w okupowanej Polsce niemieckim urzędnikiem, potem ukraińskim robotnikiem o śpiewnie brzmiącym nazwisku Onufry Chrycak. Z indeksem polskiego studenta w Budapeszcie zwiedziłem Węgry. W sutannie węgierskiego księdza Andora Wargi odbyłem niezwykłą podróż do Szwajcarii. Pomógł mi i towarzyszył w tej niebezpiecznej eskapadzie wielki przyjaciel Polski wśród Węgrów, ksiądz Bela Warga. W Bernie podszywałem się pod syna polskiego ministra skarbu Strasburgera. Z pomocą Jerzego Stępowskiego zostałem szwajcarskim kwakrem w Genewie. Z pomocą kwakrów dotarłem przez Alpy do polskiego Lyonu. Gdy potem w Hiszpanii wpadłem w łapy Guardia Civil, stałem się dla odmiany zestrzelonym nad Francją szkockim lotnikiem Jamesem Hughesem. I wreszcie zostałem Markiem Celtem. Prawie samym sobą. Proszę pana, co było dalej? Skończyła się wojna. Co pan robił po wojnie? Skończyła się wojna. Wróciłem tym trzecim mostem właśnie do Londynu razem z Tomaszem Marciszewskim, Józefem Redingerem i dwoma kurierami AK. Pracowałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Napisałem właśnie By Parachute to Warsaw. Napisałem ten koncert. Znaczy przygotowałem do druku, który został po raz pierwszy ogłoszony przez Antoniego Słonimskiego w miesięczniku Nowa Polska. A potem pojechałem do Polski jako sekretarz misji do spraw demobilu, mając nadzieję, że będziemy mogli pomóc Polsce. To była organizacja stworzona przez Józefa Rettingera, doktora Rettingera. Który to był rok? To był grudzień 45. I pracowałem właśnie w tej misji do spraw demobilu. Zbierałem zamówienia, co jest Polsce potrzebne, a myśmy wysyłali bardzo ważne i pożyteczne rzeczy. I zbierałem te rozmaite zamówienia, odsyłałem do Londynu i oni stamtąd przysyłali te towary, rozmaite misje do spraw demobilu. Ale mnie aresztowano razem z moją świeżo poślubioną żoną pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Anglii i trzymano mnie przez 2 miesiące. Potem mnie zwolniono. Wiele było rozmaitych interwencji z wszystkich stron. Wreszcie nas zwolniono i potem ja pracowałem w Krakowie w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim przez 2 lata. Ale wciąż na mnie naciskali, UB na mnie naciskało, chcieli mnie koniecznie zmusić do współpracy. Także musiałem uciekać i uciekłem razem z żoną i z małą córeczką. Który to był rok? To był rok 48 i jeszcze ze mną uciekły 3 inne osoby. W jaki sposób to państwo zrobiliście? Ja mam serdecznego przyjaciela, który był specjalistą od zielonych granic, którego poznałem na Węgrzech właśnie kiedy się spotkałem z tym księdzem Wargą, z którym jechałem do Szwajcarii jako ksiądz węgierski. I ten mój przyjaciel był kurierem. I on mnie zorganizował przejście z Bratysławy na zachód, a ja sobie zorganizowałem sam z Polski do Bratysławy. I przyprowadziłem 2 spadochroniarzy, cichociemnych, Tadeusza Żylechowskiego z Drohobycza i Jurka Niemczyckiego z Krakowa i z moją żoną i z moim malutkim dzieckiem przekroczyliśmy przy pomocy właśnie tego kolegi z placówki węgierskiej, który później był kurierem jeszcze i pod okupację sowiecką i został niestety złapany
siedział długo w kryminale, groziła mu śmierć, na szczęście pobity i ciężko chory, wyszedł z tego kryminału po październiku i później był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzisiaj jest na emeryturze. To jest profesor dr Wacław Felczak. Bardzo wybitna postać. I przy jego pomocy z Bratysławy dostaliśmy się do Innsbrucka. Stamtąd dostaliśmy się do Paryża. I właśnie Wacek Felczak i Tadeusz Żylechowski wrócili do Polski jako kurierzy i zostali złapani. Wyszli dopiero po kilku latach. Niedługo później zaczął się kolejny okres pana życia i przybrał pan kolejne nazwisko Michała Lasoty i rozpoczął pan pracę w rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Może kilka słów na ten temat. Pan się zajmował audycjami rolniczymi. Skąd to zainteresowanie rolnictwem? Pan ma wykształcenie prawnicze. Tak, no ja się zajmowałem właściwie nie tylko rolnictwem, ale głównie rolnictwem, dlatego że nie było kogo innego, a mnie te sprawy bardzo leżą na sercu. Później wstąpiłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłem zawsze blisko ludowców i nawet ostatnio jestem prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na uchodźstwie. Jednego z dwóch stronnictw ludowych, bośmy się niestety podzielili, ale to są już tempi passati. Mnie bardzo zależało na kontaktach z wsią polską, z chłopami polskimi. To też prowadziłem właśnie audycje wiejskie. Miałem audycję Droga przez Wieś, Oczami Wolnego Chłopa, Ważne sprawy rodziny Kubiczów, pełno komentarzy, ale nie tylko robiłem audycje wiejskie, także harcerskie audycje prowadziłem, młodzieżowe, komentarze polityczne i tak dalej. Pracowałem jako Michał Lasota, jako redaktor, starszy redaktor, potem awansowałem z kolei i zostałem zastępcą redaktora naczelnego, czyli dyrektora. I jako ten dyrektor, zastępca dyrektora, prowadziłem nawet te rozgłośnie w bardzo takich trudnych okresach. A potem znalazł się na szczęście mój następca, pan Aleksander Świejkowski, który do dzisiaj prowadzi audycje rolnicze, a ja w 1983 roku przyszedłem na emeryturę. Tak, no na koniec jeszcze powinienem pana zapytać o plany twórcze, ale pan już wcześniej powiedział, że przygotowuje pan nową wersję swoich przeżyć wojennych z okresu przed Powstaniem Warszawskim. Mam nadzieję, że to skończę. To jest właśnie kwestia drugiego skoku, kwestia Polski przed Powstaniem, kwestia mojego stosunku do tego okresu. No i późniejsze miesiące czy lata. Wie pan, do mnie właściwie nie stosuje się określenie twórca czy pisarz. To jest za wysoko. To, co ja napisałem, to nie jest literatura piękna ani poezja. Nie ma w tym żadnej fantazji. Ja po prostu opisywałem życie, właściwie ten odcinek życia, w którym brałem w czasie wojny udział, a co napinało nerwy i może dlatego właśnie napisałem to dosyć żywo, że to były przeżycia bardzo ostre, bardzo osobiste i niektóre były tak ważne, nie tylko subiektywnie, ale także obiektywnie, że powiedziałem sobie, to trzeba utrwalić. No właśnie, ale jak pan sam powiedział, jest to napisane żywo, z nerwem i jest to na pewno interesujące dla słuchaczy tych starszych i tych najmłodszych. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to audycja Polscy twórcy na emigracji, poświęcona przeżyciom wojennym i związanemu z nimi pisarstwu Tadeusza Chciuka, który używa literackiego pseudonimu Marek Celt. Rozmawiał z nim i program przygotował Konrad Tatarowski. Fragmenty koncertu czytał Santos Liszko. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Polscy twórcy na emigracji. Cotygodniowa audycja poświęcona artystycznej działalności i sylwetkom twórców
którzy znaczną część życia spędzili poza krajem, wygnani z niego przez niesprzyjające okoliczności historyczne i polityczne, najpierw przez wojnę, a potem zmieniające się, ale zawsze wrogie niezależnej myśli, realia prawdziwego socjalizmu. Ten pierwszy z minicyklu dwóch programów poświęcamy przeżyciom wojennym i związanemu z nimi pisarstwu Tadeusza Chciuka, który używa literackiego pseudonimu Marek Celt. Z autorem Białych Kurierów rozmawia Konrad Tatarowski. Rozmawiam z panem Tadeuszem Chciukiem, znanym słuchaczom naszej rozgłośni, zwłaszcza tym nieco starszym słuchaczom, jako Michał Lasota, znanemu czytelnikom jego książek jako Marek Celt. Pan Tadeusz Chciuk jest bratem Andrzeja Chciuka, któremu poświęciliśmy dwie poprzednie audycje z tego cyklu. Urodził się w 1916 roku w Drohobyczu, o którym również była mowa przy okazji audycji o panu Andrzeju Chciuku. Może zechciałby pan powiedzieć kilka słów o sobie, o swojej młodości, wykształceniu, aż do wybuchu II wojny światowej. Przed wojną uczyłem się w szkole powszechnej i w gimnazjum w Drohobyczu. Skończyłem studia prawnicze we Lwowie. Mam dyplom magistra prawa i studiowałem muzykę w konserwatorium imienia Karola Szymanowskiego we Lwowie. W życiu politycznym nie brałem żadnego udziału wtedy. Myślałem, że naprzód trzeba skończyć studia. Natomiast w życiu społecznym byłem czynny w harcerstwie. Prowadziłem wielki, bardzo piękny chór Echo w Drohobyczu, w sporcie, w Junaku Drohobyckim, też w sławnym klubie. No i tak doczekałem wojny, nie będąc jeszcze w wojsku przed wojną, bo miałem odroczenie na czas studiów. Studia skończyłem tuż przed wojną. I też dlatego nie mogłem się do wojska we wrześniu dostać. Chodziliśmy do RKU z prośbą, żeby nam dali broń, żeby nas gdzieś przydzielili do jakiejś jednostki, ale to wszystko było w tym chaosie niemożliwe. Uciekaliśmy przed Niemcami, potem w drugą stronę nas pędzili bolszewicy. Wróciliśmy do Drohobycza razem właśnie z moim bratem Andrzejem. I tak w Drohobyczu pod okupacją już sowiecką, udzielając korepetycji i mając się rozmaitych zajęć, dobrnąłem do Bożego Narodzenia 1939 i miałem już dość. I wtedy postanowiliśmy uciekać na Węgry i iść do generała Sikorskiego do wojska. Razem z bratem? Z bratem i z kilkoma innymi osobami, z którymi się teraz po wojnie skontaktowałem. Taki wspaniały harcmistrz Julek ze Stryja między innymi był. Niestety nie udało się nam. Połapali nas w pociągu pomiędzy Stryjem i Ławocznym. Bolszewicy trzymali nas przez kilka dni. Przyjemnie nie było, ale potem udało się nam jakoś przy pomocy właściwie takiego komandira z NKW wydostać na wolność i potem poszliśmy na Węgry drugim razem już na nartach w towarzystwie wspaniałego człowieka, baciara lwowskiego, Tońka Krasulskiego. Człowieka o niesłychanej, wrodzonej inteligencji, o złotym sercu i o niewyparzonym języku, co w sumie dawało niesłychanie barwną postać. I potem z nim chodziłem jako kurier, jako biały kurier z Węgier do Polski pod zabór sowiecki, do Drohobycza, do Borysławia, a głównie do Lwowa, jako kurier ZWZ-u. Panie Tadeuszu, w tej chwili jesteśmy już w tym okresie, o którym pisze pan w swojej pierwszej książce. Znaczy chronologicznie to nie jest pierwsza wydana książka, ale pierwsza książka, jeśli chodzi o okres czasu, o którym mówi, przy pana książce Biali Kurierzy. Ta książka właśnie mówi o tym okresie, kiedy to pan wraz ze swoimi kolegami
przechodziliście spod okupacji sowieckiej na drugą stronę granicy. Tam główne postacie tej książki to jest postać tego Tońka i małego Władzia. Oczywiście książka jest wielowarstwowa, ma znacznie więcej wątków, jest dużo bogatsza. W każdym razie może zatrzymalibyśmy się przy tych dwóch głównych postaciach tej książki. Tońko pochodził z Lwowa. I on posługiwał się takim dosyć specyficznym językiem, który pan postara się odtworzyć w tej bałakiem filmie. Lwowskim. To będzie fragment pana książki Bieli Kurierzy. Interpretacja autora. Więc Tońko, proszę pana, gdy był w dobrym humorze, a rzadko nie był, lubował się w synonimach, w powtarzaniu swojego lwowskiego bałaku na różne sposoby. Homonimy też ubóstwiał, ale w specjalny sposób. Zestawiał słowa jedno brzmiące tak, żeby si trzymały kupy. Choć sens w tym bywał niewielki. Na przykład on si potem oblał. Albo mu latka liczy. I też często o sobie mówił Pertońku, tak jakby o kimś innym mówił. Więc teraz właśnie, kiedyśmy pierwszy raz przeszli granicę z powrotem do Polski, sapiąc jeszcze ze zmęczenia, ale już roześmiany, te jego końskie zęby całe na wierzchu, co go wcale jakoś nie szpeci, trochę pomarszczona papaja od ucha do ucha, mówi mi: Tońku, woli taki marsz z jednym niż co innego. Innego sprawy mało teraz interesują. Niechbym ja jego puenty od razu nie chwycił, toż by było wydziwianie. Więc uśmiecham się z uznaniem. Wiem, że to co innego, innego sprawy nie interesują. To jest właśnie jego ten bałak. I rzucam od niechcenia pytanie już dawno na taką okazję obmyślone. Tońku, kochasz mnie? Ty zdurił, czy co? Kochaj mnie lub przynajmniej. No i zatkało go, ale zaraz udał, że to nic takiego. Lekceważąco powiedział: klawo, szefie, wyrabiaci misi, sensu tu za dużo nie ma, ale to już coś jest. No, ale trzeba pomału odmrozić narty i dalej zasuwać i tak dużo już czasu nie ma. Idziemy, może następny etap, myślę, to będzie Zosia, a może kto to wie, co się tu tymczasem działo, gdyśmy byli na Węgrzech. To było koło Zawadki. Paskudna ta Zawadka, myślę sobie, wciąż tu się nam coś zdarza, a ominąć tej wsi nie można. To jest wsisko. Pierwszym razem na początku stycznia, kiedyśmy szli na Węgry z Jędrkiem, bratem moim, bez broni jeszcze wtedy, po całej nocy ciężkiego marszu na nartach, po błądzeniu, po wielu upadkach, zmęczeni, obolali, wczesnym rankiem nadzialiśmy się w tej Zawadce na milicjanta z karabinem. Co za jedni? Na Węgry uciekacie? Gdzie tam... Ni stąd, ni zowąd, mówi Jędrek. Gdzie tam? My malujemy znaki turystyczne na polecenie komandira z Czerwonej Armii. Znaki turystyczne? Zaśmiał się urągliwie milicjant. Jeszcze nikt się tu, widać, w taki frajerski sposób nie tłumaczył. A po co? A to dla żołnierzy na nartach. A macie farbę, pędzle, mapy? Mamy wszystko w plecakach. Aha, macie mapy. Tak wyszpiony. Zaprowadził nas pod tym karabinem do jakiegoś biura. Pewnie nie mieli solidnego aresztu, albo był pełny. Chłopaczkowi, co się skądś przypętał, kazał iść po hołowu komitetu, a sam zamknął drzwi na klucz, klucz do kieszeni płaszcza, karabin na kolana, siedzi na krześle i patrzy czujnie na nas, a my spod oka na niego. No ale co to takie patrzenie? Znudzi się, zwłaszcza, że tamten chłopak poleciał jak strzała po innych. No to Tońko zaczął się trochę przechadzać po prawej stronie biurka, Jędrek przysiadł na krześle, ja łażę po lewej i nagle skok, ciach, 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 Tońko milicjanta w kuczmę, aż popoleciała gdzieś w kąt, jeszcze raz w odsłonięty łeb, ogłuszył go na niekrótko, ja łap za karabin, Jędrek już ma klucz w ręce, otwiera drzwi, zespołowa praca, ja wyjmuję zamek z karabinu i w śnieg, Tońko zamknął drzwi na klucz, klucz w śnieg, narty stały sobie oparte równo o ścianę, jakby koniki na nas czekały, kiedy ich dosiędziemy, szybko dawaj gazu, wiązania, kijki. Jędrkowi zawsze trzeba pomagać, bo grubas i związaniami z powodu brzucha rady nie daje. Szybko, prędko zapyla i przez drogę między płoty, przez jakieś krzaki na stok góry, cmentarz, swentarz, mówi Tońko po swojemu. My bokiem coraz wyżej, za kosami, Zawadka już jak bez lotu ptaka. Która to chałupa był ten komitet? Para z ust nam leci jak dym papierosowy. Oparci na kijkach dyszymy mrozem i patrzymy, rozpoznajemy ten dom, pokazujemy go sobie. Jacyś ludzie się tam kręcą, potem biegną przez drogę i ku cmentarzowi. Figa!
Śnieg głęboki, my na deskach, oni bez, my po wierzchu, elegancko, oni po kolana, czasem i po pas w zaspach. Nawet na zmęczenie odeszło. Rozprężyliśmy się, śmiech to zdrowie, a Tańko powiada, te gruby, masz moje 5, ta ty wymyślił szacbałak z tym malowaniem znaków turystycznych. Jędrek tylko uśmiecha się skromnie, choć widać, że cholernie go ta pochwała uszczęśliwiła. Uścisnął godnie na wyprostowanym łokciu dłoń Tońka. A ja mówię z zazdrością o te pochwały. Śpieszmy się, chodźcie, na potem ten wersal. Będą telefonować do wszystkich wsi w pobliżu granicy, do placówek Straży Granicznej, podadzą nasze rysopisy. Tońko szczerzy zęby. Pies ich drapał, gawno nam zrobią. Teraz będziemy śli już samymi dzikimi górami, lasami, o żadną wieś. Po drodze już nie zawadzimy, żadna zawadka, a po podwieczór my w Mylinie, Krasny Siseł nazywa, i do chałupy wchodzimy od tyłu, że nawet śladów nart nie będzie. To był fragment Białych Kurierów Marka Celta w interpretacji samego autora. Panie Tadeuszu, mówię panie Tadeuszu, ponieważ Marek Celt naprawdę nazywa się Tadeusz Chciuk, przypomnijmy naszym słuchaczom, którzy z kolei znają go jako Michała Lasotę. Tak. Proszę pana, kim był Tońko? Czy pan mógłby w tej chwili powiedzieć, co się z nim stało później? Niestety nie mogę powiedzieć nic. Wiem tylko, że wpadł, kiedy już chodził na Węgry, nie ze mną, bo ja już pojechałem do Francji, do wojska, tylko ze Zbyszkiem Janickim, moim przyjacielem z Drohobycza, wpadł na moście w Kropiwniku, na moście na rzece Stryj i ślad po nim zaginął. Ja nie mam najmniejszej nadziei, żeby on żył. A jak on się naprawdę nazywał? Krasulski. Antoni Krasulski. Tak? Jan Antoni Krasulski. Jan Antoni Krasulski. Tak, to jest jeden z głównych bohaterów Białych Kurierów. Drugi taki bohater, jeden z ważniejszych w tej powieści, czy w tych opowiadaniach, to jest postać małego Władzia. Może posłuchajmy fragmentu Białych Kurierów właśnie o małym Władziu. Siedzieliśmy w czwórkę na kamiennych ławach łaźni barowej, rozgrzani do czerwoności. To znów szorowaliśmy się nawzajem ostrą szczotką pod tuszem. Wyłapaliśmy sobie parę maruderów. Rozpuknęliśmy, jak mówi Tońko, kilka gnit na paznokciach. Życie jest piękne. I jak tylko obcokrajowców koło nas nie było, w ten bałag kurierski. Gadał Tońko, gadał ja, gadaliśmy obydwa. Próbował coś opowiadać małomówny z natury, a taki fajny Rudek. Ale Rej wodził ten szczeniak z Iwaszkowic. To jaje mądrzejszy od kury, ten pitol paskudny, ten gówniarz najdroższy, kunus nieznośny, mikrus najmilejszy nam wszystkim. Miglanc, smarkacz, szkód, piskle. Wywiadowca Władzio. I gadał całkiem inaczej niż dawniej, bo po sienkiewiczowsku. Niech go kule biją. Skąd mu się to wzięło? Nie było go przy Tońku widać, ale przy nim Tońka słychać nie było. Każdy z nas dostał płócienną przepaskę na genitalia. Władzio mógłby się swoją owinąć jak prześcieradłem, taki gnom. 14 lat mu leci, a wygląda na 10. I tylko te oczy siwe mu biegały, tylko te piegi wylazły jeszcze wyraźniej na nos i policzki. Bo jakby ogorzał trochę w czasie sportu zimowego. Taty, albo opalił si trochę, pitolciu, mówi mu Tońko pieszczotliwie. Albo z kim grał w piegi i dostał w... Nie powiadaj, wać pan byle czego. Koloryzujesz. Że co? Że nic, odpowiada niby skromnie, a dumnie malec. A to jest opalenizna od skiringu. Od czego? Od czego? Skiring, Tońko, wykłada Rudek jak belfer, cedząc słowo po słowie. To znaczy po norwesku jazda na nartach, za zaprzężonym koniem albo za motocyklem. Władzio zrobił numer, jakiego tu jeszcze nikt na granicy nie widział, mówi Rudek ze śmiechem. Mnie wystawił do wiatru? Całą bolszewicką straż graniczną wystawił do wiatru? No i swoją buzię też. Dlatego się trochę jakby opalił. Ja mich o permisję nie prosił. Bo co? Nie dałem się skonfundować. Cicho, szczylu serdeczny, Rudyk ma głos. Przeszliśmy po staremu granicę.
Minęliśmy z lewej strony Iwaszkowce, bo tam nas znają, zwłaszcza Władzia, i maszerowaliśmy ostrożnie leśną dróżką na Turkę. Słyszymy śpiew z tyłu. Jedzie cały oddział Sowietów na koniach. Śpiewają, aż serce chwyta. Jak to oni w szarze umieją. To Władzio mówi nagle: Rudek, idź w las. Dawaj, śpiesz się. Spotkamy się na Melinie. A ty? A ja spróbuję się przejechać z fasonem. To co miałem robić? Czasu nie było bałakać. Ciach ja w krzaki, schowałem się. Na wszelki wypadek dwa pistolety w pogotowiu. Wybałuszam oczy, a Władzio sunie drogą, jakby nigdy nic, nawet się nie obejrzy. Podjeżdżają, stają przy nim, a ja się opitola cały telepie ze strachu. Pytają go o coś, on się śmieje, oni się śmieją, on gada coś, ręką coś pokazuje, patrzę ja, a tu jeden czubaryk podaje mu jakiś rzemień, drugi bierze od niego oba kijki, trzeci plecak przed siebie na siodło i ruszają. Ciągną pitola z curingiem. Mnie się zdawało, mówię wam, że mi się to wszystko śni. A to piskle nieopierzone tylko pokrzykuje: dawaj, dawaj. Oni śpiewają, a on za koniem jak strzała. Zadam panu to samo pytanie. W studio, przypominam, pan Marek Celt. Kim był mały Władzio i co się z nim stało? To był 14-letni chłopiec ze wsi Iwaszkowce w pobliżu granicy w powiecie turczańskim. On najwięcej ludzi przeprowadził na Węgry. Przeprowadzał całe gromady. Między innymi uratował moją narzeczoną, a obecną moją żonę i jej brata, bo także ich przeprowadził na Węgry na moją prośbę, już kiedy mnie na Węgrzech nie było. Więc ten Władzio także przepadł, dlatego że wtedy, kiedy on przeszedł razem z Rutkiem, z którym razem chodził, i z całą gromadą ludzi na Węgry, to wtedy bolszewicy wystosowali do Węgrów coś w rodzaju ultimatum, że była grupa, która ich postrzelała i tak dalej, to była inna grupa, ale Węgrzy nastraszeni w zupełnie dziwny sposób, bo zawsze byli do Polaków bardzo dobrze ustosunkowani, wydali całą tę grupę z powrotem na granicę. I ślad po nich zaginął. Ja za wszystkich tych moich kolegów zawsze się modlę i daję nam mszę świętą. I między innymi za Władzia też zmawiałem wieczne odpoczywanie. A potem dowiedziałem się nagle od mojego przyjaciela serdecznego, który mieszka w Leicester w Anglii, że Władzio wrócił z Związku Sowieckiego i że gospodaruje na roli w Zielonogórskiem. Dobrze by było, żeby się odezwał, jeżeli słucha tej audycji. Ale niestety właśnie okazuje się, że to była błędna wiadomość. Aha. On się nazywa się Władysław Osowski. I tych Władysławów Osowskich znaleziono w Polsce kilku. I niektórzy Władysławowie Osowscy nawet pisali do mnie, że oni niestety nie są tym Władziem. I znowu musiałem się modlić za jego duszę. Myślałem sobie, że to już stracona historia, że Władzia już na tym świecie nie ma. Ale teraz niedawno z Londynu dostałem od doktora Jagodzińskiego, który jest kierownikiem Biblioteki Polskiej w Londynie, wiadomość, że pismo Karta, miesięcznik Karta, wychodzące w Warszawie, miało artykuł pod tytułem Wokół Domu Polskiego. I w tym artykule jest fragment taki, że spotkałem w Krasnojarsku Władysława Osowskiego, słynnego króla białych kurierów. Czyli moja terminologia. Czyli to nie może być kto inny, tylko Władzio Osowski. Mały Władzio. Czyli żyje. Napisałem natychmiast do autora tego artykułu, pana Micnera w Warszawie. On do mnie zadzwonił któregoś dnia w nocy, późną nocą. Straszliwe podniecenie było i u mojej żony, i u mnie. I powiedział, że tak, że on rozmawiał z Władziem w Moskwie, że Władzio mieszka w Krasnojarsku, że po wyjściu z łagru, on wiele lat spędził w łagrze i w więzieniach rozmaitych, po wyjściu z łagru nie pozwolono mu, odebrano mu obywatelstwo Polski, nie pozwolono mu wyjeżdżać do Polski i mieszka w Krasnojarsku. Mam nadzieję, że się odezwie. To już jest dorosły człowiek, on już ma ponad 60 lat, a dla mnie to jest stale ten mały, malutki, kochany Władzio, król białych kurierów. Była to audycja Polscy twórcy na emigracji.
poświęcona przeżyciom wojennym i związanemu z nimi pisarstwu Tadeusza Chciuka, który używa literackiego pseudonimu Marek Celt. Rozmawiał z nim i program przygotował Konrad Tatarowski. Fragment Białych Kurierów czytał Zbigniew Bańkowski. Do pisarstwa Marka Celta powrócimy w tej audycji za tydzień. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.